Witam Cię serdecznie, piękny widzu, dzień dobry, w piękny dzień, równie piękny jak Ty. Z tej strony NosyNosy i jest to drugi filmik z nowego setu, setu piątego, który ogrywamy na każdym streamku teraz. Streamki oczywiście odbywają się od 14 do 17, od 20 do 23. Zapraszam serdecznie, codziennie praktycznie. Wszystko na moim fanpage'u. Opis sprawdzaj. E, zobacz, jakie piękne rzeczy. O, wyświetliła mi się nawet reklama. E, tak, bo... Chcę Wam tutaj pokazać nagranie z wczorajszego streama, który oczywiście omówię. No i pokazać jeden z set setupów, które są bardzo interesujące i które Wam się spodobają. Tak, przy okazji, przypominam, że mamy patrona, dzięki któremu może spełnimy piękne rzeczy. Zapraszam do opisu, może chcecie wspierać, może Wam się spodoba to, co chcemy zrobić. Dobra. Na pierwszym kole biorę miecz. Będę celował w Jacksa. Taki był mój build docelowy, chciałem Jaxa przetestować. No i ten build ogólnie znalazłem w internecie. Widziałem, że ludzie, ludzie się nim cieszyli. Takich buildów już dosyć popularnych coraz bardziej robi się, coraz więcej, także będziemy je sprawdzać. Tymczasem jeśli chodzi o Jaxa, itemki, które ludzie tam polecali, to był Infinity Edge, Terster oraz Rapid Fire Can. Cała kompozycja opierać się będzie właśnie wokół. Znaczy, będzie oscylować. Nie oscylować, może używam złych słów. To będzie po prostu kompozycja oparta na Jacksie. Jacks będzie naszym głównym carry. Żeby mu to ułatwić, chcemy mu dać jak najlepsze resy, czyli na pewno będziemy splaszować tam mistyków. Na pewno splaszować będziemy Ironclad, zwłaszcza, że on ma ten. ten jak to się nazywa? Ten trade. Ten, ten, ten bonus, powiedzmy, bo nie wiem, jak to wszystko po polsku nazywać. Może tę cechę. E, więc warto ją wykorzystać. To jest y, cecha, która po polsku nazywa się, nie wiem jak, ale może coś, y, coś ma związanego z żelaznymi. E, jest, cały czas mi się wyświetla ta reklama tutaj. Co to jest, Dobra, Już mi nie wyświetla reklam. Tak, więc y, docelowo jest to Jacks. Do tego momentu. Będę się oczywiście starał kleić jak najmocniejszy stół, żeby stracić jak najmniej punktów zdrowia do momentu, w którym e, dobrnę do tego Jacksa. Mamy już dwa miecze. To nas oczywiście cieszy, bo to są komponenty już do dwóch itemów, które potencjalnie chcemy zrobić. E, co oprócz tych mistyków i Ironcladów? No, oczywiście, będziemy doklejać z Kirbiszerów, czyli kolejną cechę, którą ten Jacks posiada. No, i teraz tak. Przypominam, że nawet jeśli chcemy docelowo dotrzeć do tego Jacksa, to nie oznacza, że będziemy teraz już brać wszystkich mistyków, wszystkich skirmisherów i tak dalej. I że będziemy to już kleić w ten sposób. Kleimy po prostu jak najmocniejszą planszę, jak najmocniejszy board. Tak też zawsze przypominam właśnie ludziom, żeby robili. Nawet jeśli chodzi o set czwarty, no to są takie zasady, których warto się trzymać. One zawsze ułatwiają Wam rozgrywkę. Tutaj ktoś ładnie sobie skleił ładnego bordzika, na pewno silniejszego niż my, z tego względu głównie też, że skleił Także tu raczej nie mamy szans, ale tak jak mówię, chcemy stracić HP jak najmniej. No to może jeszcze słowem wstępu, korzystając z tej okazji, że Gra jest jeszcze we wczesnej fazie. Chciałbym powiedzieć coś więcej o tym patronie. Ten patron został założony. Mam nadzieję, że to was oczywiście nie boli w serduszko. Rozumiecie, że w tym momencie youtuber praca jak każda inna, a że chcielibyśmy postawić głównie na tego youtuba W sensie chcielibyśmy robić te filmy jak najczęściej. No to liczymy na to, że uda nam się tego patrona rozwinąć. Także jeśli masz zbędnego piątaka raz na miesiąc, zbędne 5 zł, to oczywiście się nie obrażę. E, wiem, jak to brzmi teraz, ale zobacz tego patrona i to zobacz, jaki jest cel, bo może ci się to spodoba, może ty na tym skorzystasz i naprawdę, może będą to piękne rzeczy. Także no, to tyle. Już więcej o tym teraz nie mówię. Wszystkim patronom oczywiście dziękuję. Jeśli chcesz, oczywiście dołączyć do naszej społeczności, w której jest mnóstwo fajnych osób, wbijaj na Discorda oraz sprawdź opis. E, tak moi drodzy, więc <coughs> JAX ogólnie wydaje się mega fajną postacią. W tym, w tym secie, czyli w secie piątym, w tym dodatku nazwijmy to, jest jednostką za 4 golda, wcześniej był za dwa. No i teraz jest już takim kelizm z prawdziwego zdarzenia. Teraz jest to postać ledgebowa, która skaluje się w nieskończoność. Tak naprawdę wszyscy skirmisherzy skalują się w nieskończoność, ale Jax wygląda na takiego no, najciekawszego skirmishera, który naprawdę potrafi się rozpędzić, potrafi się rozkręcić do 400. Punktów ataku, a to jest bardzo dużo. No i teraz spytacie, jak to się dzieje? No bo Skirmisherzy właśnie mają coś takiego, że co sekundę zwiększa im się ten bonus, który dostają, który właśnie widzicie na ekranie. Oczywiście nie mówimy teraz o tarczy, mówimy o tym bonusie do ataku. Czyli, żeby to na prosty chłopski rozum przetłumaczyć, z każdą sekundą Skirmisher dostaje coraz więcej atak damage, czyli obrażeń. To oczywiście oznacza, że jeśli walka trwa dłużej, znaczy im dłużej trwa walka, tym silniejszy jest skirmiszel. No a Jacksik też ma w tym secie umiejętność, którą normalnie w lolu ma po dwóch, więc co chwila uderza mocno i to sprawia, że oczywiście nasze konto dostaje LP. <laughs> w sensie, no jeszcze nie dostaje, bo jeszcze ten set nie wyszedł, ale już tak e, siłą e, Takiego wizjonerstwa, już dostrzegam te, te, te zależności. Kolejne koło. W tym momencie, w tym momencie oczywiście, celujemy wajtemy itemy docelowe dla tego Jacksa. Może chcielibyśmy coś tutaj dokończyć. Więc, oczywiście, piątka do Infinity Edgea, płaszczyk do Blatterstera. Pamiętajmy, że w tym secie pojawiają się przedmioty cieniste. Ja na to mówię przedmioty przeklęte. Uważam, że to byłoby lepsze nazwictwo, ale to jest tylko moja personalna opinia. Nikt się z tym zgadzać nie musi. W każdym razie, przedmioty cieliste to są, to są alternatywne wersje przedmiotów, które już istnieją. Pomijam już to, że przedmioty ogólnie w tej wersji TFT wyglądają jak kupa i totalnie mi się nie podobają wizualnie i mylą mnie niesamowicie. No to jednak jest to ciekawe, że. Że tych wariantów jest teraz dwa razy więcej. Martwi mnie jedynie jeszcze to, że nie możemy sprawdzać. Nie możemy podglądać obu tabelek naraz. Czyli jak prawym sobie podglądniecie jakiś komponent w to, co on się łączy, no to na przykład jak podglądacie spatula, to widzicie tylko te zwykłe, ale nie widzicie tych cienistych. A warto by było je zobaczyć, bo skąd macie wiedzieć, że na przykład spatula plus cienisty łuk daje wam tego całego Piegieliaka, Czarta, czy Heliona, jak to tam woli. Także Rajot, jeśli to słyszysz, chociaż pewnie nie słyszysz, to zawsze możecie to jakoś tam dodać. Na przykład poszerzyć tabelkę, albo zrobić tak, żeby się dało jeszcze scrollem to zmieniać, albo jakoś tak. No, wróćmy jednak do samej gry. Jak widzicie, mój stół obecnie... To jest właśnie tak, jak mówiłem, klejer, jak najlepszych strategii, żeby to wszystko działało ze sobą i robili jak najwięcej jednostek na dwie gwiazdki. Im więcej masz y, jednostek dwugwiazdkowych, tym bardziej będziesz stabilny. Także to jest bardzo ważny wyznacznik. Proszę na to zwracać uwagę. Także no. Nie widać tutaj y, żadnych skilmiszerów jeszcze, aczkolwiek skilmiszerów sobie odkłada. Lisin to jest. Y, nawet jednostka, która znajdzie się w moim setupie docelowym. Jest on dosyć ciekawą jednostką, aczkolwiek nie będę Wam jeszcze tłumaczył jego umiejętności, z tego względu, że sam do końca nie pamiętam i mógłbym się pomylić. Zaznaczam, że pewnie będę się często mylił, bo dopiero odkrywamy ten, ten set. Także, także wszystko tutaj na bieżąco jest odkrywane. Też widzimy w komentarzach, na przykład w poprzednim filmiku. Poprawiali mnie z kilkoma rzeczami, za co Wam oczywiście dziękuję, bo dzięki Wam się tego dowiedziałem i teraz już wiem. Także wspólnymi siłami. Tymczasem, Lisy, to co mogę powiedzieć na jego temat, to jest to, że jego umiejętność to jest umiejętność odpowiadająca klawiszowi E w League of Legends. Przy czym zastanawiam się, czy. No, no dobra, nie będę się zagłębiał w szczegóły, ale tyle jestem w stanie powiedzieć na pewno robi jakiegoś tam debafa. Także fajnie go tam z przodu ustawić, niech sobie debafuje. No, tymczasem wróćmy do naszego pięknego Jacksa. Może jeszcze, może jeszcze jednak nie wróćmy do tego Jacksa. bo jeszcze powiem wam jedną rzecz. Tak się zamotałem, ale, ale myślę, że to, to może być ciekawe. Mam tu na myśli to, że pojawi się taki, taka bardzo fajna kompozycja Wyrosła znikąd tutaj w tym TFT. Jest to kompozycja opierająca się na karmie. No i powiem szczerze, że jest to chyba moja ulubiona kompozycja obecnie, więc też na pewno będę chciał ją wrzucić. Jest mega satysfakcjonująca. No, no i w sumie tyle. Tyle Wam chciałem na ten temat powiedzieć. Chciałem dać Wam taki osnik pika. Także jeśli jesteście cierpliwi, sprawdzajcie sobie tę karmę. A jeśli jesteście cierpliwi, to poczekajcie, ja to wrzucę i sobie wtedy sprawdzicie. Eee, tak. Tak to właśnie wygląda. Jeśli chodzi o, gre, o grę, którą tutaj nagrałem, to jest to gra z widzami. Dlatego jeśli macie PB, możecie sobie z nami grać na streamkach, a jeśli tego PB nie macie, to możecie sobie założyć. Eee, podobno trzeba mieć trzeci poziom honoru, ale jeśli go nie masz, to możesz założyć nowe konto, zweryfikować maila i sobie to konto na PB założyć. Potwierdzone info przez widzów. Także polecam. Wróćmy do itemów. My chcemy zrobić normalne wersje: Blatterstera, Rapida oraz Infinity Edge. Przeklęte wersje mają jakieś tam alternatywne efekty, ale to na razie nie zostało przeze mnie jeszcze wyeksplorowane. Nie do końca pamiętam. Co te przedmioty robią w przeklętych wersjach? Nie wiem, co robi na przykład Rapid. I Fit Edge chyba coś tam kojarzę. Wydaje mi się, że zwiększa obrażenia krytyczne i w dodatku jeszcze w zamian za to, że, że zadajesz większe obrażenia, kiedy, kiedy kryt wejdzie, to zabiera ci to ileś tam punktów zdrowia. Jest to w porządku w sytuacji, w której na przykład grasz jednostką, która się leczy. A na przykład legioniści, jeśli dobrze myślę, właśnie, właśnie się leczą po każdej umiejętności. Także to jest, to jest też ciekawa tutaj opcja. W dodatku wydaje mi się, że legionistą jest też Draven. Jeśli się nie mylę, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że jest. Więc te przeklęte itemy są na nim dwa razy lepsze, bo jeszcze jest chyba Forgotten. A forgoteli, czyli zapomnieli, korzystają z. jakby zwiększają. Bonusy cienistych hajterów. Także tak, tak to wygląda. Przekazuję, co wiem, przekazuję, co pamiętam. Odkładamy skirmiszelów tutaj i szukamy też par. Tymczasem jednostki, które i tak wiem, że zmienię, trzymają przedmioty na Jaxa i nie tylko, bo zrobiłem też tutaj Frozen Harta. Komponenty, których wiem, że nie użyję na Jaxie, kleję w różne inne przedmioty. Także w tym wypadku powstał już Frozen Heart. Powiem szczerze, że nie pamiętam, ale coś mi świta, że zbudowałem jakiś cienisty item, cienisty wariant, właśnie na Jacksie, którego zobaczymy w tej grze. Ale nie jestem do końca pewien, zobaczymy. Lewżej będziemy wiedzieć przy okazji, co robi dokładnie. Tymczasem, na razie, Jasuo, jako nasz kierujący tutaj, obraca szabelką dzielnie. Jasuo jest bardzo ciekawą jednostką. Ostatnio zdarzyło mi się zagrać na widza, który zrobił, zrobił, zrobił właśnie chyba Nightbringerów opierających się na Yasuo, którego wbił na trzy gwiazdki. Było to bardzo silne. Zrobił ich ośmiu. Ja natomiast zrobiłem wtedy setup na Nightbringerach, tyle że opierających się na Apheliosie. Przez co tych Nightbringerów było sześciu. Ja był trzy gwiazdki, Afelious był na dwóch gwiazdkach, ale mimo wszystko to Afelious zdominował tę grę. Także myślę, że Afelious jest, jest bardzo ciekawą jednostką, którą też trzeba wyeksplorować. Jednym z ciekawszych Kerry. Tymczasem mamy tutaj Jaxa. Jax z płaszczykiem, który yy, nas interesuje, ponieważ właśnie yy, chcemy też Blad Tres teraz. I jeśli się nie mylę, to jest jego właśnie przeklęta wersja tego płaszcza. Także to właśnie ten item będziemy tutaj kleić. Mówię przeklęta, to tak naprawdę jest cienista. No i widzicie, wprowadzam was w błąd teraz. Byk jest też taki, że tego Rajza powinienem tutaj wziąć. Ja tego nie zrobiłem. To jest głównie ze sprawą tego, że odkrywam ten set i też nie do końca pamiętam, co powinienem budować. Na stół wprowadziłem też Ironclada, żeby już mieć. Itemków jeszcze nie przerzuciłem. Dlaczego? Dlatego, że Jax jest level 1. Gdybym teraz to zrobił, to pozbyłbym się dwóch jednostek, które są level 2, w sensie dwie gwiazdki mają, i osłabiłbym swój stół, a tego na pewno nie chcę, zwłaszcza, że mam dalej 96 HP. Yy, no, także no, rozumiecie. He, zobaczmy, co dalej się dzieje. Oczywiście wydaje nadwyż, nadwyżkę inny level. Yy, tutaj jakiś Nautilus się znalazł. Bardzo fajnie, że ta gra teraz podświetla nam jednostki, które mamy. To na pewno ułatwia trafianie jednostek w sklepie, zauważanie ich. Na pewno przyspieszy to szybkie rolowanie, więc oczywiście to na pewno na propsie. Jeśli chodzi o przejście w tego JAX-a, to zrobię to w momencie, w którym ten jax prawdopodobnie ulepszy się na drugi poziom. Albo w sytuacji, w której będę wiedział, że po wyrzuceniu Yasuo oraz Apheliosa nie stracę siły na moim bordzie. Tutaj widzimy tę potworność, monstrosity, którą wskrzesza abominacja. Jeśli chcecie zobaczyć abominację, zapraszam do poprzedniego, do poprzedniego filmiku, w którym ją nagrałem. Może nie była jakaś super perfekcyjna, ale pierwsze miejsce weszło, więc myślę, że zawsze można sobie pooglądać przed premierą. Tymczasem zbliżamy się do wilczków. Zobaczymy, co one dadzą. E, co jeszcze mogę Wam powiedzieć, piękni widzowie? Co bym chciał Wam powiedzieć? No, przede wszystkim chciałbym Wam powiedzieć, że jesteście piękni, ale oprócz tego, e, mogę Wam powiedzieć, jeszcze tyle, że najlepiej szuka się fioletowych jednostek na ósmym poziomie, to znaczy najlepiej na dziewiątym, ale e, bądźmy realistami. Żeby dotrzeć na dziewiąty poziom, na takim pełnym striku, to trzeba naprawdę schyrolować. My celujemy w ósmy, aczkolwiek siódmy jest też ok, żeby się stabilizować, jeśli idzie nam bardzo źle. Szósty też jest ok, ale myślimy teraz o fioletowych jednostkach. No i tutaj mamy właśnie Driven'a Forgotten Regular, czyli dobrze pamiętałem. Jest to jednostka na pewno, którą muszę przetestować, bo jeszcze nie testowałem, ale wydaje mi się, że skoro dostaje naturalny atak speed, to prawdopodobnie będziemy ubierać w itemki pod podatek damage. Zwłaszcza, że ma też naturalne ładcale się. Także, także na pewno do, do wyeksplorowania, do wytestowania. Tutaj złożyłem static shift, Z tego względu, że już wiem, że nie potrzebuję tych komponentów, bo już mam wszystkie itemki tak jakby na Jacksa przygotowane. No, czyli w jego przypadku to będzie przeklęty blad terster, raczej cienisty. A nie Infinity Edge, więc przy okazji przypomnę sobie jak to działa. Wydaje mi się, że to działa na jakiejś takiej zasadzie, że on się leczy lepiej, ale otrzymuje jakieś zwiększone obrażenia na początku. Więc w sytuacji, w której on ma rapid fire cannon i stoi z tyłu, to go to tak naprawdę nie obchodzi, bo on stoi z tyłu, więc na początku tych obrażeń prawdopodobnie nie dostanie. O, tutaj się trafił miecz, więc stwierdziłem, że od razu skleję może na nim tego Blatterstera, Tak mi się wydaje. O, właśnie. E, tak, na początku dostaje 33% obrażeń maksymalnego zdrowia jako trudemecz. Ale, ale coś tam było. Już nie, nie zdążyłem przeczytać. To musicie sobie zapoznać. Tak, tymczasem tutaj mamy misia. Który jest na pewno fajny, bo jest jednostką za 5 golda na siódmym poziomie. No to jest naprawdę bargain. To jest fajna okazja. No, tymczasem Jacksik sobie tutaj stoi. O, może jeszcze zobaczymy, może dobrze przeczytać. Uwaga, uwaga, może się uda. Nie klikam już. Nie, nie klikam na szkole. No, duże obrażenia przyjmuje ten Jacks na początku. Trzeba przyznać przez ten mecz. Ale, jak sobie będzie stał z tyłu, to raczej jest całkiem całkiem bezpieczny i całkiem szczęśliwy. Tymczasem bardzo podoba mi się ta synergia, bo ona jest taka cała zielona. Taka ładna, ładna kolorystycznie. To jest synergia Werci. Pozdrawiamy Wercię serdecznie. Właśnie grałem TGA sobie. No. Także, moi, moi drodzy, no, myślę, że warto założyć to PB, warto się już przygotowywać do tego setu, no bo to będzie. Set, który wejdzie już 28 kwietnia na nasze serwery planowo, więc warto już go odkrywać. żebyście nie musieli go odkrywać, jak tylko wejdzie, najgorzej jest go odkrywać, jak się gra od razu Rankedy też, więc więc co? No warto, warto potestować. Ja oczywiście obiecuję, że postaram się do 28 przerobić jak najwięcej tych setupów. Przed 28 już troszkę się to wyklaryf wyklaryfikuje. Wejdzie sporo paczy, pobalansują się rzeczy i wtedy już będziemy wiedzieć mniej więcej co jest silne, co jest słabe. No i na tej podstawie spróbuję Wam to oczywiście bardzo szybko zakomunikować, żebyście wiedzieli i mogli sobie coś tam już kleić. Także nie martwcie się, I got you. Oprócz tego przypominam, że dzięki patronom w tym tygodniu pojawią się jeszcze dwa filmy z Lola. Są to filmy dodatkowe, więc prawdopodobnie zdarzy się, że wjedzie to tego samego dnia, kiedy pojawi się też jakiś inny filmik z TFT, czyli pojawią się dwa filmy jednego dnia. Jeszcze raz z tego serduszka dziękuję patronom, to dzięki wam naprawdę być może stworzymy piękne miejsce, w którym będziemy mogli zrobić sobie razem grilla, pograć w TFT, przybić piątkę. No, i spotkać się na żywo. To dzięki Wam. Także jeśli chcecie być częścią tych pięknych rzeczy, to sprawdzajcie patrona. E, oczywiście też w niedalekiej przyszłości będziemy e, tych patronów jeszcze bardziej tutaj nosić na rękach na filmach, ale to dopiero zobaczycie, e, jak to będzie. Wziąłem tutaj kolejnego Jacksa. W tym momencie, jeśli założę temu Jacksowi, który już gra, e, wszystkie pełne itemki, żeby nie miał wolnego slota. I znajdę jeszcze jednego jacksa. To wtedy ten jacks zbęcza, wypluje Chain West. Także myślę, że to jest że to jest fajne, bo już jesteśmy bliżej tego naszego pięknego carry. Tutaj stwierdziłem, że, że wchodzę w ósmy i że tego jacksa sobie poszukamy powoli. Więc już zaczynam rolować. Ryza odkładam. Tutaj mogłem coś dołożyć. Iwer. Iwer jest bardzo ciekawą jednostką też, yy, wartą sprawdzania. Yy, Mordekaiser też na pewno muszę go wytestować. Czuję, że jest potencjał w tym Mordekaiserze. E, zobaczmy, zobaczmy. Gdzie ten Jax? O, sprzedałem tych Ryzów i powiem szczerze, że jestem głuptaskiem. Wtedy byłem głuptaskiem, bo tego rajza jednak chciałem grać. Także tutaj Zegół taskowałem, zapomniałem o tym totalnie. Tariq też mega fajna jednostka. Ogólnie wszystkie te fioletowe jednostki w tej grze są mega sympatyczne. No i co tu się dalej dzieje? Znalazłem Jacksa, więc teraz przerzucam tutaj temki. Żeby móc go tutaj zupgrade'ować. Ok, kupujemy. On wypluwa teraz kubraczek, staje sobie z tyłu. Tutaj mamy powtórkę, więc wstawiłem sobie tak i jeszcze jedną jednostkę mogę dołożyć. Dołożyłem Tarika, jeszcze jednego nie chiluje. Jakieś tam temki sobie ubieram na Tarika, bo wiem, że prawdopodobnie go później sprzedam. No i zobaczmy tego Jaxa. Ja ogólnie tutaj odkryłem, że ten Rapid no nie daje takiego zasięgu, jak myślałem, że da, że po prostu... Mimo wszystko ta jednostka i tak musi podejść. Ktoś tam mówił, że zwiększa zasięg o jedno pole. Czy tylko jedno? Nie jestem pewien. Ale no nie najadę tutaj na tego rapida raczej, żeby to zobaczyć, więc musimy sobie to później zweryfikować. No i co? E, no i już się robi ciekawie, bo Jax level 2, już będziecie widzieć jak on tutaj fajnie sobie obraca buzdy gęsem. Ja tutaj ogólnie zrobię taką sytuację, że będę dążył do tego, żeby mieć tych skirmisherów sześciu. Żeby ten jacksik jeszcze szybciej się skalował. Aczkolwiek w tej wersji, którą widziałem w internecie to ludzie grali na trzech skirmisherach. Zobaczymy, która jest lepsza. W sensie dowiem się dopiero z czasem, bo tutaj zobaczymy te na sześciu. Także oczywiście dam wam zdać. Chyba, że przetestujecie sami. I wybierzecie swoją ulubioną. Tymczasem, ja tutaj wychodzę z założenia, że tego Jacksa by chciał jeszcze bufować, więc będę brał pod uwagę zekę, które mi się tutaj trafiło. Dilerkę jeszcze można ustawiać z przodu, z tego względu, żeby się szybciej przemieniła. Ona jak się przemieni, to później skacze sobie na cel, który ma najmniejsze resy, jeśli się nie mylę i go fokusuje. I potem sobie tak przeskakuje. Takich jednostek przeskakujących jest jeszcze kilka w tym secie, bo na przykład ciekawą jednostką jest Warwick, który się resetuje po zabójstwach. Używa sobie ulta. No i jest jeszcze na pewno Katarina, która bardzo fajnie przeskakuje, którą też można wyeksplorować. No ale obserwujmy tego Jaxa. Patrzcie, co on robi. Patrzcie, jak on sobie pracuje. Cały czas rośnie mu tutaj AD. Pamiętajmy, że to jest z trzech skimmiszerów, to nie jest jeszcze sześciu. No tutaj niestety się wywalił, ale spokojnie. On jeszcze zrobi rzeczy. Jacksik jeszcze udowodni, że jest coś wart? Mamy upgrade'ik, mamy tu kolejnego Jacksa, oczywiście biorę. No i co? No i na pewno już wiecie, po obrazku, czy też po tytule, nie wiem jeszcze jak to się wszystko wydarzy zapewne, zapewne już wiecie, że czeka was Jax level 3 w tej grze ja oczywiście na pewno nie obieszkam wykorzystać to w moim czy to, czy to na miniaturce czy w tytule żeby was tutaj więcej przyciągnąć <laughs> także także czeka nas Jax level 3 więc będą na pewno fajerwerki Tymczasem oglądajmy Jaxa level 2 i decydujmy czy jest on wart Waszej uwagi. Tutaj widzimy fajnego Dravena, nawet bardzo fajnego Dravena, bo full itemy. Czy taki jax tutaj jest w stanie sobie poradzić? Zobaczmy. No, buzdygan poleciał w ruch. Ale niestety brakowało tutaj trochę. Draven się fajnie uleczył. No i wercia wyszła z tego zwycięska. Ale my oczywiście się jeszcze nie poddajemy. Klejmy sobie to dalej. Sześciu skirmisherów na stole. Zbieramy sobie upgrade'y. I idziemy dalej. Najprzyjemniejsze jest to, że mamy dalej 60 HP. No i właśnie to jest to. Jest to. Zawdzięczamy to właśnie temu podejściu, że klejliśmy jak najsilniejszy board. To jest coś, czego wszyscy w te wszyscy nowi gracze wszyscy gracze, którzy chcą na pewno zwiększyć swoje. Win ratio, powinni się nauczyć, także zachęcam. Zachęcam do praktykowania, zachęcam do ćwiczeń. Tymczasem, Jacksik rozpędza się coraz bardziej. Mówiąc rozpędza, mam na myśli jego bonus do Attack de który się coraz stakuje. Na pewno ten bildzik, który teraz złożyłem na się nie jest zbyt sprzyjający w sytuacji, w której mają dużo ceceków, ale na pewno jest widowiskowy, kiedy widać jak Jax obraca buzdy Gęsem. Czy coś tutaj ciekawego widzimy? Na pewno ciekawą zależnością w tej grze jest to, że Timo, który jest legendarną jednostką, którą kupujemy za 6 punktów zdrowia, w tej konkretnej sytuacji na kole... Gdybyśmy go wzięli, nie stracimy HP. Także to jest też taki duży handicap dla osób, które szukają tej jednostki. Ja na pewno chciałbym ją też przetestować w praktyce, zobaczyć co ona tam robi sobie. Wydaje się podobna do tego Timoszka z galaktyk. Tymczasem drugi mistyk tutaj korci mocno. Mamy jeszcze G.A. tutaj. Co ja tutaj wymyśliłem? Co, coś się wydarzyło. Dałem to Nie wiem, czy to było takie mądre, ale... Czego nam brakuje? Na pewno brakuje nam Rel. Rel jest też mega ciekawą jednostką. Tak jak mówię, wszystkie, wszystkie czwóreczki są super. Gdybyśmy ją, gdybyśmy ją mieli, to mielibyśmy trzeciego Ironclada, więc Jax byłby automatycznie dużo bardziej wytrzymały. Tak samo jak dodamy jednego mistyka, to Jax też bardzo na tym zyska. No i to są myślę te synergie, które teraz spra sprawiają, że Jax sobie tutaj gorzej radzi. No bo jednak taki jest zamysł właśnie, żeby go jak najmocniej wzmocnić. Także myślę, że też jakikolwiek Iron Solari też wchodzi tutaj w grę. Zobaczymy jak ten atak coraz rośnie przy sześciu skirmisherach. Fajnie się to ogląda. A felios. Mega mocny. Tymczasem my lecimy w stronę dziewiątego poziomu. Już sobie tam truchcikiem zmierzamy i patrzymy, co tutaj się dzieje. Już prawie jest top 4. Dalej 60 HP. Całkiem sympatycznie. No, fajny ten jacksik. Taki, taki metalowy. Korzystając z okazji, może Was spytam, bo może już gracie, e, jakie są Wasze ulubione kompozycje? Może chcecie o tym porozmawiać w komentarzach, może chcecie to napisać. Ja się na pewno nie obrażę, z radością sobie o tym przeczytam. Także jeśli już macie jakąś ulubioną kompozycję, to dawajcie znać. Być może sprawdzimy ją. No, teraz docieramy do pięknego smoka, którego nie było w poprzednim TFT. Zobaczmy, jaki on jest piękny. Pasuje do klimatu tego dodatku, który właśnie się pojawił tutaj, do tego całego recalling. No i co? Wchodzimy w level, cały czas idziemy na dziewiąty. Dużo HP. Tam chcemy sobie slow rollować. Chyba, że zacznie się walić, no to wtedy będziemy sobie szybko rollować. To jest ciekawa sytuacja, bo mój stół tak naprawdę nie składa się z perfekcyjnych synergii. Oraz z dwulevelowych postaci, z reguły taka była zasada, że wchodzisz na dziewiąty wtedy, kiedy masz wszystko level 2. Minimum. No a tutaj, mimo wszystko, sobie docieramy. Ale to jest kwestia tego, że no, czujemy, że ta siła stołu jest tutaj dosyć mocna, dosyć wysoka, chciałem powiedzieć. E, teraz możemy sobie przygotować też garena, wystawić go. On się tutaj ładnie skleił z nami. I i, I i i docelowo też byśmy chcieli tego Garena grać w tym setupie, tak od razu mówię. No i sobie teraz szukamy tych jednostek przy okazji. Kleimy sobie te synergie tak, żeby były takie jakie mają być. No tutaj Rel została pod, podebrana. Także niestety jej tutaj nie złapiemy, ale patrzmy na Jaxa. Zobacz, co, co Jax o tym myśli. Look at this Jacks. patrz co on robi. Buzdyk jest w ruch, wszystko jest obracane w pył. Jeszcze sobie tak fajnie przeskakuje. Fajny jest ten jax. Myślę, że się polubicie widzowie z nim. Także testujcie, sprawdzajcie. I obserwujcie wasza tak damage. Bardzo przyjemna praktyka. Dalej 60 HP, dalej jesteśmy już szczęśliwi. Tylko nie mamy tego mistyka, ale no to jest moje przeoczenie też. Patrzymy, co się trafia. Eee, trzeba sobie zrobić miejsce tutaj na benchu, żeby zbierać rzeczy. No i jest Rice. Race bardzo fajny. <laughs> bardzo byśmy go chcieli. No i też chcielibyśmy tego Udyra zamienić na Wiego, bo też jest z kirmiszerem, a ja go przeskipowałem, z tego co widzę. Także tutaj mój błąd. Eee, kolejny Jacksik. No i tego rajza też przeskipowałem. No strasznie głupie tutaj y, robiłem rzeczy, a tak jak mówię, pierwszy raz w życiu sobie próbowałem to grać, no i jeszcze nie wiedziałem jak to dokładnie dobrze skleić. No i co? No trzeba tę synergię posklejać, bo teraz tam w pierdzie spuszczają. No i dobra. Co teraz się wydarzy? Mamy tutaj takie coś. Tu nic nie chcemy. Rolujemy dalej. Nic tutaj nie ma. Więc sprzedajemy. Szukamy dalej. Jest jax. Wreszcie zauważyłem, że tego wiego mi brakuje. W jego akurat jest bardzo fajną jednostką, ponieważ on jest w stanie przejąć jednostkę wroga. Przejąć oczywiście w takim sensie, żeby walczyła dla nas. Także jest to fajna sprawa. Jeśli chodzi o szczegóły, to jeszcze wam nie powiem, bo sam się muszę wczytać. Ale tak yy, ogólnikowo to taki jest zamysł. Jak widzimy, on tam prze, przejął już kogoś. E, przejmuję teraz kolejną. No, i tak to wygląda z tym, z tym wiego piękno. Brakuje nam dwóch Jacksów. No i brakuje nam mistyka, którym właśnie jest Rice, którego całą grę skipowałem jak cyc. Rice jest bardzo dobrą jednostką, którą można prawie wszędzie wkleić. Dodaję ceceki, dodaje piękne rzeczy. Tutaj zauważyłem Jacksa, stwierdziłem, że go wezmę, bo będzie mi brakowało tylko jednej sztuki. No, i jak się możecie domyślić, to to oczywiście się skleję na trojeczkę, zaraz to zobaczymy. No i Jacksik oczywiście wypluje item, bo mamy już trzy. Tak też się stanie. Jest Garey, jest Lux. Także trzeba to oczywiście wziąć. No i szukamy dalej ok jak teraz wyglądają nasze czapy? Zobaczmy idę, lewo trzy. Co na to, Jacks? Jacks już tutaj obraca Gensa Potężny Jax, fajne jest to leczenie, no niestety Nidalka go pogrążyła, ale bywa i tak, tak jak mówię, no potrzebujemy pełnych synergii, pełnych upgrade'ów, żeby to miało ręce i nogi, dalej nie mam tego Mistyka, dalej tego nie zauważyłem, aczkolwiek no tutaj było blisko, no i się nagle zamknę także to w tym momencie chyba zamyka licznik tutaj. Aczkolwiek, no nie wiem, jakby było z tym mistykiem. Może, no, no nie wiem, ciężko powiedzieć. Na pewno mniej dostałby od tej nidarki. Tymczasem przekonajmy się, jak ten Mighty Jacks teraz będzie pracował tutaj. Co temu to myślę, że jeszcze rozkwinimy jakąś lepszą tutaj wersję, Billu. Z czasem. Bo może się okazać, że jednak potrzebuje ten jacksik jakichś tutaj defensywnych rzeczy, chociaż jednej. Nie no, tutaj robi rzecz. To już, to już jest nie do przejścia. Potężny metalowy buzdigans. Został chłop, który teraz właśnie dostał od nas w pierdziel, więc... Tutaj się stracić GG. Tutaj jeszcze się trafiło Solari. No więc tak jak mówiłem, Solari dla Jacksa mega super fajne. Ja tutaj się dowiedziałem, że jednak Jax przecież musi podejść do przodu, bo ten rapid nie daje mu takiego zasięgu jakby chciał. Wreszcie to do mnie dotarło, wreszcie zmądrzałem, więc postawiłem go wyżej. Fajne leczątko. OK, mamy tutaj błogosławieństwo Claudi Solari, więc jest super. Wiego. Wiego Wiego, tak późno dlaczego? No ale dobra, ważne, że jest upgrade tego Wiego. Także też fajnie. Błogosławieństwo Claudi Solari. Trzeba wrzucić. Dałem to na siwego. To sprzedałem i przerzuciłem mu też itemki, no bo skoro ma drugi level, niech sobie kieruje. Dobre, 20 HP, zobaczmy jak to się potoczy. Tutaj jest nawet Darius level 2, ale Jax level 3, no to myślę, że to jest za dużo. Jack się rozpędza. Piękne obrażenia robi. No i tak to wygląda, moi drodzy. I to jest GG. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do opisu, zapraszam do komentarzy, zapraszam do Patronite. a Trzymajcie się ciepło. Całuję w Wszystkiego dobrego.